Jakubowski w swoim 16 występie w drużynie młodzieżowej. Łuk Kubik, ładne wejście prawą stroną Pawła Sobczaka. Jest szansa przed Jakubowskim. Jakubowski, ostry kąt, przy nim jest Melberg, no i bramka! Wspaniałe wykończenie tej akcji Jakubowskiego i Artur Wichniarek zdobywa pierwszą bramkę dla polskiego zespołu. Za nami 4 minuty, no i piłkarz, do którego miano troszeczkę pretensji za występ w Anglii, teraz pokazuje, jak doskonałym jest napastnik, ale wszystko zaczęło się po tej akcji Jakubowskiego. Nie zatrzymał go Melberg, nie najlepsza też interwencja bramkarza i z najbliższej odległości, z kilku metrów, Artur Wichniarek umieszcza piłkę w siatce. Duże brawa także dla Jakubowskiego, który wypracował tę akcję, nie powstrzymał go najlepszy zdecydowanie piłkarz szwedzki Olof Melberg, grający w Racingu Santander w pierwszej lidze hiszpańskiej. Niepilnowany Persson. Zablokowany teraz przez Terleckiego. No i szansa na wyjście kontrą. 3-1. Wichniarek dobrze na lewą stronę do Sobczaka. Sobczak będzie w sytuacji sam na sam. Sobczak i 2-0. A więc wspaniała kontra polskiego zespołu. Podanie Wichniarka do Pawła Sobczaka i biało-czerwoni na około 7, może 8 minut przed przerwą zdobywają drugą bramkę. O to chodziło, proszę Państwa, aby szybko zdobyć sobie przynajmniej dwugolową przewagę. Paweł Sobczak, piłkarz Petrochemii, grający w drugiej lidze, jedyny ze zawodników w naszej kadrze z tej klasy rozgrywkowej, zrobił to, co do niego należało, a więc dzisiaj bramki dla naszego zespołu strzelają napastnicy i to także jest ważne dla Pawła Janasa. Był tam jeszcze z tyłu Sokołowski, nie zdążył, Kronwall, którego widzieliśmy przed momentem pod naszą bramką. No i polska drużyna olimpijska prowadzi ze Szwedzką 2-0.